Stacja 7 prezentuje Ogniem i Piórem. Polskie DNA w trylogii Sienkiewicza. Prezentuje ksiądz Staszek Adamiak. Wprowadzenie. Kiedy słyszymy hasło trylogia, chyba pierwsze skojarzenie mamy z Sienkiewiczem. Niektórzy kojarzą to słowo bardziej z Tolkienem. Niektórzy musieliby się zastanowić, czy pomyślą najpierw o Sienkiewiczu, czy najpierw o Tolkienie. Różnica jest taka, że Władca Pierścieni tak naprawdę nie jest trylogią, jest powieścią w 6 tomach, które się wydaje zawsze w 3 tomach. Natomiast trylogia Sienkiewicza jest faktycznie trylogią, 3 zależnymi, ale powieściami, które można czytać niezależnie od siebie. I tak jak Tolkien zyskał uznanych fanów na całym świecie, także w Polsce, którzy potrafią godzinami rozważać różne zawiłości jego dzieła, tak samo i wcześniej było z Sienkiewiczem. I w gruncie rzeczy, nie wiem, czy nie większość Polaków długo mogłaby rozmawiać o perypetiach Skrzetuskiego, Bohuna, Kmicica, Zagłoby, znając je nawet jeśli nie z lektury, to z ekranizacji. I ten Sienkiewicz niemalże od początku wywoływał emocje. Pierwsze krytyki jego dzieła się pojawiły już niedługo po ich wydaniu, a taką być może najbardziej znaną, najbardziej dobitną, ale równocześnie zniuansowaną jest krytyka, którą napisał Witold Gombrowicz. Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektura. Mówimy, to dosyć kiepskie. I czytamy dalej. Powiadamy, ależ to taniocha. I nie możemy się oderwać. Wykrzykujemy, nieznośna opera. I czytamy w dalszym ciągu urzeczeni. Potężny geniusz. I nigdy chyba nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer drugiej kategorii. To Dima ojciec pierwszej klasy. Trudno też w dziejach literatury o przykład podobnego oczarowania narodu, bardziej magicznego wpływu na wyobraźnię mas. Sienkiewicz, ten magik, ten uwodziciel, wsadził nam w głowy Kmicica wraz z Wołodyjowskim oraz panem Hetmanem Wielkim i zakorkował je. Odtąd nic innego Polakowi naprawdę nie mogło się podobać. Nic antysienkiewiczowskiego, nic asienkiewiczowskiego. Sienkiewicz naprzód pragnął podobać się czytelnikowi. Powtórę, pragnął, aby jeden Polak podobał się drugiemu Polakowi i aby naród podobał się wszystkim Polakom. Po trzecie, pragnął, aby naród podobał się innym narodom. Jest to bowiem geniusz łatwej urody. Z przerażającą skutecznością spłyca on wszystko, czego się dotknie. Następuje tu swoiste pogodzenie życia z duchem. Wszystkie antynomie, którymi krwawi się poważna literatura, zostają złagodzone i w rezultacie otrzymujemy powieści, które podlotki mogą czytać bez rumieńca. Zatrzymaj się na stacji 7.